Jak podaje Urania, w czwartek 2 marca 2023 roku Wenus i Jowisz będą w takim położeniu na swoich orbitach, że z punktu widzenia obserwatora ziemskiego na sferze niebieskiej znajdą się pozornie bardzo blisko siebie. Ale żeby było, sobie przeczytam jeszcze. Urania, postępy astronomii. Złączenie Jowisza z Wenus dziś. Dziś. W czwartek 2 marca 2023 roku Wenus i Jowisz będą w takim położeniu na swoich orbitach, że z punktu widzenia obserwatora ziemskiego w strefie niebieskiej znajdą się pozornie bardzo blisko siebie podczas tegorocznej koniunkcji. Wenus i Jowisz zbliżą się do siebie na odległość 29 stopni, przy czym Wenus będzie położona na północ od Jowisza w odległości 31 stopni, na wschód od Słońca. To oznacza, że będzie można je obserwować obejrzeć w jednym polu widzenia lornetki bądź teleskopu lunety. Ścisła koniunkcja wydarzyła się tak naprawdę tuż przed wschodem Słońca, w chwili dokładnej koniunkcji rektasencji. Obie planety znajdowały się pod horyzontem. Z terytorium naszego kraju można obserwować najbliższe zbliżenie się planet. Takie także dziś, w czwartek wieczorem. W czwartkowy wieczór Wenus będzie po fazie garbatej, malejącej. Będzie można obserwować 85% jej oświetlonej przez Słońce części. W powierzchni Wenus zbliży się do Ziemi i będzie się znajdowała w odległości 31,37 AU. Blask pozostanie przy tym samym poziomie. Po zachodzie Słońca Wenus będzie znajdowała się wyżej względem Jowisza, około 38 stopni do 52, na wysokości 25 stopni do 12 nad horyzontem. Podczas wieczornych obserwacji Jowisza będzie można obserwować cztery księżyce Galileusza, ale w nieco innej konfiguracji. Wieczorem 3 marca 2023 odległość obu planet wzrośnie do prawie 2 stopni. Wenus będzie widoczna ponad Jowiszem, będzie zmierzać stopniowo ku maksimum swojego blasku i rozmiaru kątowego na zachodnim niebie. No tutaj to jest ilustracja z programu astronomicznego Stellarium, który obecnie posiadam i też używam. Zresztą o, źródło Stellarium web.org. O ile sama koniunkcja nie należy do rzadkich zdarzeń, bliskie pozorne zbliżenie się planet do siebie jest wydarzeniem raczej rzadkim. Ostatnie najbliższe Jowisza i Wenus po zaledwie na 8 stopni miało miejsce 23 lutego 1999 roku. Wenus wówczas znajdowała się na północ od Jowisza i jednocześnie w odległości 28 stopni na wschód od Słońca. Podczas obecnej koniunkcji również obserwujemy również dojdzie do bliskiego zbliżenia obu planet, bo na zaledwie 29 stopni, o czym wspomniano wyżej. No i dobra, to jest koniec tego artykułu. A teraz sobie przejdźmy do wydarzeń obecnych.
Uruchomimy sobie aparat. No i tu mamy. Proszę bardzo. Sobie stanę troszeczkę inaczej. I sobie zbliżę. O, i zobaczcie, mamy koniunkcję planet. Wiecie, sobie stanę mniej więcej tak, żebym w miarę to dobrze widział. O, zresztą jak widzicie, bo tutaj mamy i drzewa. O, teraz widać doskonale. Jeszcze sobie przybliżę maksymalnie 7-9, 10 razy i zobaczcie, ta mała kropka to jest Wenus, a ta większa to jest Jowisz. No już mam 10-krotne przybliżenie cyfrowe i ono jest niestety stratne, ale już te nie jest. Tak, widziałem. O. Sobie zdjęcia porobię. O. Teraz nam się właśnie rozmazało. Ale zresztą... O. Widać, jak to wygląda. No dobra. Ale ja zrobiłem to po to, żebyście wiedzieli.